Witam serdecznie. Dzisiaj poruszymy bardziej taki temat, nie, można powiedzieć, stricte merytoryczny. Podejdziemy do tego merytorycznie. Ale porozmawiamy o tym na podstawie danych. Ja się nie znam na rynku nieruchomości w Polsce. Natomiast zebrałem takie podstawowe dane, które mogą komuś pomóc w interpretacji rzeczywistości, która jest obecna. Dwuprocentowy kredyt hipoteczny oczywiście ma charakter negatywnego ustawodawstwa, ponieważ zaburza wstępną wycenę rynku. W rzeczywistości krótkoterminowo pomaga konsumentom, zmniejszając ich raty. Natomiast fakty są takie, że tworzy zwycięzców i przegranych. A wszystko, co tworzy zwycięzców i przegranych, oczywiście ma charakter negatywnego ustawodawstwa, ponieważ jakby ci zwycięzcy i ci przegrani powinni być ustalani poprzez siły rynkowe. Gdyby ktoś, komuś naprawdę zależało na tym, żeby system w Polsce finansowy był sprawiedliwy, to by wprowadzono prostą zasadę związaną z pożyczaniem na stałe oprocentowanie, ale na bardzo długi okres, na 20-30 lat. Tak, jak to ma miejsce w krajach anglosaskich, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. To nie powinno mieć charakteru jakichś dopłat rządowych. Też my żyjemy w absurdalnym świecie, że rynek polski jest dominowany przez banki należące do spółek Skarbu Państwa. To również zaburza wycenę. I niestety, rzeczywistość, jaka nastała, spowodowała to, że rzeczywiście niższe raty będą płaciły osoby, które na ten kredyt się załapały przez okres 10 lat, znacząco niższe względem poprzednich kredytów. Natomiast łączna kwota spłaty wcale nie musi być dużo niższa ze względu na ceny nieruchomości i wzrost tych cen, przede wszystkim w tych najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Jeżeli prześledzimy sobie wykresy cenowe, to widać, że oczywiście Warszawa standardowo jest liderem i tutaj te wzrosty są o wiele bardziej oderwane od całego rynku. Natomiast można zaobserwować w przypadku miast, że Wrocław wystartował ten wzrost cen, zbliżył się w przypadku tutaj akurat najmu. Natomiast najem jest silnie skorelowany z cenami nieruchomości. Dlatego my możemy go pokazywać również w kontekście cen, czyli wzrost najmu zawsze albo wyprzedza, albo jest jednym z elementów kreowania się ceny na rynku nieruchomości zawsze. Dlatego warto analizować ceny najmu. Tym bardziej, że dane są szybsze, bardziej szczegółowe w przypadku cen najmu niż w przypadku cen nieruchomości. Więc te wartości są silnie ze sobą skorelowane. I co jest istotne? Ceny najmu we Wrocławiu, i to jest typowa korelacja dla większości rynków europejskich. Jeżeli jest jakiś region, gdzie ceny najmu podążają z jakimiś innymi podobnymi rynkami i nagle dochodzi do takiego trochę oderwania od rzeczywistości pod względem tych wycen, czyli ten wzrost jest ponadprzeciętnie silny i zbliża się do jakiegoś rynku dominującego, prawie zawsze oznacza to, że ten rynek w późniejszej fazie będzie spadał o wiele szybciej od tego, który wcześniej był dominujący. Czyli można założyć, że jeżeli obserwujemy spadek cen najmu we Wrocławiu, to te ceny nieruchomości tam, gdy w całej Polsce, czy globalnie, być może globalnie, rozpoczną się spadki cen, to we Wrocławiu spadek w początkowej fazie cen nieruchomości może być szybszy niż na innych rynkach. Jest taka korelacja, jest taka zależność, ona nie jest stara, bo obserwujemy ją. W Stanach możemy zaobserwować tego typu zjawiska, też nie w każdym stanie, od nie wiem, 30 lat, więc to jest stosunkowo młoda korelacja, ale ma jakiś sens. I to wynika w dużej mierze przez moment.
Natomiast i specyfikę momentum, i też specyfikę korelacji i nieefektywności, więc jeżeli rynek przesadza w jedną, to potem przesadza w drugą. No to po prostu jest natura rynku, którą obserwujemy od 2009 roku przede wszystkim. Wcześniej ona też była zauważona, natomiast teraz epoka dyslokacji tworzy tego typu zmienność. Więc widzimy, że niektóre rynki zaczęły rosnąć nagle szybciej, niektóre rosną w miarę stabilnie. I dopóki ceny najmu nie zaczną gwałtownie spadać, one w Polsce są dobrym wyznacznikiem wycen przyszłych nieruchomości, nie spodziewałbym się nagłego załamania rynku nieruchomości, chyba że zostanie wprowadzona jakaś druga seria negatywnego ustawodawstwa. Jaki jest problem z cenami nieruchomości? Jeżeli powstaje jeden czynnik nierynkowy, który tworzy sytuację, gdzie ceny nieruchomości rosną ponadprzeciętnie. Co to też znaczy ponadprzeciętnie? No właśnie. Czyli to znaczy, że budując model oparty na jakichś tam danych, jakichś wzorcach, w innych realiach te ceny by wzrosły o ileś mniej, lub nawet by mogły spaść. Nie mówię, że mogłyby akurat spaść w Warszawie, czy w dużych miastach w Polsce, gdyby nie tani kredyt, ale byłyby mniej znaczące te wzrosty. I dlaczego to przede wszystkim na rynku rozwijającym się jest tak niebezpieczne? Ludzie tego nie rozumieją. Podają przykład za Austrię. Natomiast sektor budowlany w Austrii ma mniejsze znaczenie niż w Polsce. Bo to w praktyce oznacza, że wzrost nieruchomości w danym czasie jest ogólnie dobry dla gospodarki. Przede wszystkim dla gospodarki rozwijającej się, gdzie udział sektora budowlanego i wszystkich innych połączonych ze sobą sektorów silnie skorelowanych jest duży. Więc wzrost cen jest dobry, zwiększa marże brutto dla większości tego typu firm. Zazwyczaj. Więc jeżeli ta nieefektywność, ten nagły wzrost powstał przez wydarzenie jednorazowe w postaci ustawodawstwa, to później spadek, jeżeli nie uda się tego utrzymać, przez mechanizmy rynkowe lub nierynkowe, później spadek doprowadzi do kolejnych problemów, czyli rynek będzie musiał zmienić model wyceny przyszłych zysków firm, również wzrostu gospodarczego od 3 do 30 miesięcy. Dlatego teraz wiele firm silnie skorelowanych i związanych z tą branżą radzi sobie dobrze, ale później może sobie nagle radzić bardzo źle i to wpłynie oczywiście istotnie na rynek. Taka ciekawostka związana z tym, że akurat te dane nie są idealne, bo tutaj pokazują tylko domy jednorodzinne, natomiast są jeszcze inne nieruchomości w Stanach, ale pokazuje, że na przykład rynek ilości dostępnych ofert historycznie w Stanach jest bardzo mały, przede wszystkim względem nawet ilości agentów. Czyli to nie jest taka sytuacja, jaką obserwowaliśmy przed wielkim kryzysem finansowym, który tak naprawdę nie miał nic wspólnego stricte z rynkiem nieruchomości. To niektóre dane są z różnych Twitterów. Ilość mieszkań na sprzedaż w Warszawie znacząco spadła. To pokazuje, że w tym czasie ogłoszenia tego kredytu już ludzie masowo zaczęli rezerwować te nieruchomości. Jeżeli sprawdzimy na ceny rok do roku, czyli lipiec, a lipiec 2023, no to widać, że te wartości w niektórych regionach są bliskie 10%. Fakty są takie, że jakbyśmy wzięli całe Trójmiasto, to tam w wartościach rok do roku byłoby powyżej 10% wzrostu. To jest dużo. Tym bardziej, że nie jeszcze zwracając uwagę na. To jest dużo, ale to jeszcze nie jest euforyczne. Czy to już to jest taka tląca się euforia, która może zostać dodatkowo rozgrzana przez ustawodawstwo. Natomiast biorąc pod uwagę ten wzrost, jakby nigdy w historii w ujęciu realnym nieruchomości w Polsce nie wzrosły tak szybko jak ostatnio. Tu mamy ilość, indeks Biura Informacji Kredytowej popytu na kredyty mieszkaniowe. Ta znana grafika, no, ludzie się rzucają na te kredyty. I prawda jest taka, że jeżeli macie Państwo przyzwoitą ofertę, no to warto z tego skorzystać, no bo to jest po prostu kwestia wykorzystania ustawodawstwa na własną korzyść majątkową.
Natomiast miejcie z tyłu głowy to, że nie jest tak, że nieruchomości tylko i wyłącznie ceny rosną. Zazwyczaj rosną, jest to dobre dla gospodarki, ale jeżeli wzrost ten jest sztuczny, to ciężko jest określić jego późniejszy wpływ na wzrost gospodarczy i na też wyceny tych nieruchomości. Duże miasta, ja uważam, tak będą się dobrze trzymały w Polsce, dlatego, bo one zasysają te mniejsze. Czyli po prostu są niczym odkurzacz, który po prostu pochłania ludność okoliczną i mieszkanie nawet średnie w Warszawie, w średniej lokalizacji, przy rozbudowie infrastruktury, na przykład w postaci metra, no znacząco zyskuje na wartości. Dlatego kiedyś targówek, kiedyś, czyli no załóżmy, no nie wiem, 8 lat temu, targówek był bardzo mało atrakcyjny, czy nawet bemowo, no to w ogóle nie wiadomo, co to było. Natomiast dzisiaj na no, te połączenie metrem robi robotę i te ceny zresztą w dobrych lokalizacjach bemowo, zaraz to zresztą zapewne do tego przejdziemy, no powyżej 13 tysięcy za metr. Co jest ciekawe, opłacalność rynku w poszczególnych miastach i w poszczególnych regionach pod względem rentowności, ale nie tylko, średnia rentowność w Europie to jest około 4% z wynajmu. Czy to jest dobra rentowność? Nie jest taka zła, nie jest taka zła, czy biorąc pod uwagę inflację obecną w Europie, jest kiepska, jest bardzo słabo. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, nie jest to coś bardzo strasznego. Jeżeli zobaczymy te polskie miasta, to jest około 5%. Więc z punktu widzenia rentowności na razie, i to dlatego też te najmy są skorelowane z cenami, bo one też określają jakby jest pewien zakres, one na razie nie powodują problemu. Chciałem tylko jeszcze Państwu zauważyć jedną rzecz, że te najdroższe rynki, gdzie można się pokusić również, tam są działania rządowe, o jakieś rozgrzanie znaczące, to jest około 2%, lub nawet poniżej 2%. Więc te rynki są na pewno mniej atrakcyjne, natomiast 4-5% w przyzwoitej gospodarce to nie jest taka zła stopa zwrotu z wynajmu, no nie oszukujmy się. Biorąc pod uwagę jeszcze element wzrostu cen w dobrej lokalizacji, no dlatego ja nadal mówię, że ceny na przykład w Irlandii, rentowność tam w Dublinie na poziomie 4,25 czy w Cork, tam wiem, że są duże problemy z nieruchomościami. Z wielu powodów, też no, przez ten nagły wzrost gospodarczy. Natomiast to są no, nadal atrakcyjne rynki, no nie oszukujmy się. Nawet Wielka Brytania, która była postrzegana jako bańka, Londyn tak jest bardziej atrakcyjny niż Sztokholm, znacząco. Najlepszy stosunek, czyli ta właśnie to realne, to nawet nierealne, czyli po prostu te stopa zwrotu z wynajmu. W wartościach procentowych określenie tej rentowności daje dużą przewagę inwestorom, a nie tylko. W celu określenia atrakcyjności rynku, jego przyszłych stóp zwrotu, najbardziej atrakcyjne z tego punktu widzenia to są państwa między innymi bałtyckie, czyli tutaj mamy Tallinn na poziomie powyżej 5%, Wilno powyżej 5%. Natomiast na Polska to jest tej czołówce tutaj nadal opłacalności, przynajmniej w Europie. Tylko bierzmy też pod uwagę, że ta rentowność, ona nie rekompensuje inflacji, która w tym regionie jest o wiele większa. Więc jakby policzyć realną rentowność, no to okazałoby się, że ten rynek jest mniej opłacalny, ale no, nie ma kompletnej tragedii. Natomiast jakbyśmy mierzyli tą opłacalność przeciętnymi zarobkami, na poziomie 25% tu macie Państwo zarobków przeciętnego gospodarstwa domowego. To widzicie, że miasta tutaj, zarówno Warszawa, Kraków i Wrocław, no mają się bardzo słabo. Czyli te ceny w Polsce, one się oderwały od realnych zarobków. Przeciętnych zarobków, oczywiście, no i to powoduje jakby pewien niepokój, czyli rentowność jest, to prawda, natomiast realne zarobki nie pokryły się z tym wzrostem cen. No i to jest jakiś taki czynnik, no już alarmujący,
Zobaczymy, jak dalej będzie tutaj to. Na razie nie są to jakieś wartości jeszcze przerażające. Natomiast no, opłacalność rynku. Tu macie Państwo zielonym kolorem w przeliczeniu na osobę, jeżeli chodzi o te wyliczenie, no i przeliczenie na gospodarstwo domowe. No i jak widać, najlepiej wypada oczywiście Austria. Natomiast Szwajcaria, która ze względu na to, że tam ceny są no, kosmiczne nieruchomości, tak wypada bardzo dobrze w stosunku do tych zarobków, więc no, w Polsce jest standardowy problem kosztów pracy i realnego opodatkowania pracy. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że podają jakby przykłady działalności gospodarczej, że w Polsce można to opodatkowanie znacząco lepiej zoptymalizować na przykład w państwach skandynawskich, ale no, przypominam, że jest mniejsza ilość przedsiębiorców niż nieprzedsiębiorców i fakty są takie, że jakbyśmy policzyli przeciętne opodatkowanie klasy średniej w Polsce, to opodatkowanie byłoby na poziomie, ten koszt pracy na poziomie bardzo zbliżonym do kosztu opodatkowania w Norwegii. Natomiast no, Norwegia oferuje o wiele lepszej jakości usługi swoim obywatelom, więc realnie w Polsce ten koszt, jakbyśmy to uwzględnili, te inne czynniki, jest o wiele większy tego opodatkowania osób pracujących na przykład na etacie. To jest duży problem i z tym się no, nikt nie chce tego problemu rozwiązać, że albo mamy usługi na poziomie, albo mamy słabe usługi, ale no jednak wtedy ten koszt pracy powinien być mniejszy z punktu widzenia opodatkowania, czy jakichś opłat jednorazowych, czy stałych do urzędu, więc jakby no, to jest taki negatywny czynnik. I teraz w ogóle jest takie pytanie, czy skoro w 2007 i 2009 nie było żadnej bańki, że się przed kryzysem finansowym nie było żadnej bańki, teraz zadajmy sobie pytanie, czy w ogóle bańka na nieruchomościach może powstać w takim naturalnym otoczeniu rynkowym. I fakty są takie, że poza jakimiś nagłymi wydarzeniami jednorazowymi, napływem ludności, czy jakimiś zewnętrznymi czynnikami, w tradycyjnym modelu pożyczania pieniądza w mechanizmie krzywej rentowności, bez jednorazowych wydarzeń i negatywnego ustawodawstwa, nie może powstać bańka na rynku nieruchomości. I to jest jakby największy sekret i największa ciekawostka, jaką można zrozumieć, jaką można zastosować w inwestycjach. Przede wszystkim stworzenie bańki na rynku nieruchomości w epoce globalizacji nie jest takie proste. Dlatego, bo kapitał może migrować przecież do rynku akcji zagranicznego. No, jakby dostęp do brokerów zagranicznych nawet już jest obecnie w państwach rozwijających się. Więc tradycyjny model bańki na rynku nieruchomości, stopy zwrotu razy kilka w ciągu paru lat, jest nieprawdopodobne. Oczywiście wypłaszczenie cen czy spadek wycen jest jak najbardziej realny i prawdopodobne, ale klasyczna bańka no, nie jest możliwa na tym rynku. Bo kapitał migruje pomiędzy potencjalnymi możliwościami, a rynek nieruchomości nie tworzy takich niespodzianek w sposób rynkowy, naturalny. Może je stworzyć tylko przez negatywne ustawodawstwo. Tu mamy kolejny indeks cenowy. Akurat prognozy. No i te prognozy cały czas idą do góry. Fakty są takie, że jeżeli sprawdzimy prognozy względem rzeczywistości, to się okazuje, że przynajmniej ostatni okres badany no był bardziej pozytywny. No właśnie ze względu na już te wcześniejsze informacje o tak zwanym tanim kredycie. I może być taka sytuacja, że to jest prawdopodobne, że załóżmy ten program, tak zwany tani kredyt, tam do końca roku nie ma limitów, jeżeli chodzi o budżet. Czyli tutaj państwo może dopłacać bez limitu, ile osób się załapie, tyle załapie. Natomiast w następnym roku może być limit, który się może szybciej wyczerpać. Jeżeli ten limit by się wyczerpał, albo ten program by został zamknięty, albo zmieniony na mniej atrakcyjny, to mogłoby dojść do takiego otrzeźwienia na tym rynku nieruchomości. Więc też te dane jakby są często z dużym, musimy obserwować z dużym wyprzedzeniem i rozumieć to też, że pewne informacje będą się pojawiały dopiero po jakimś czasie. No, sam fakt, że banki są zasypane tymi kredytami. Niektórzy mówią, że czas oczekiwania będzie wynosił
2, 3, 4 miesiące, 5, no to jest szalone jakby z punktu. I to też wynika ze względu na to, jak te banki w Polsce działają. Należą do spółek Skarbu Państwa, one mają się dostosowywać do działań rządowych, a w normalnych okolicznościach do czegoś takiego by nie doszło. To mamy, bazując na indeksie cen mieszkań ze strony morizon.pl, jak widać zresztą od 2008 do 2015 roku, ceny nieruchomości spadały, w ujęciu realnym ten spadek był jeszcze większy. Więc, bo tu mamy indeks mierzony od 1000 punktów. I one spadały, takie dno dna, to było tam w 2008, 2012, 2013. Globalnie one było w 2012, czyli rynek nieruchomości w Polsce miał o wiele większe problemy. I nieprawdą jest to, że Polska przez wielki kryzys finansowy przeszła bez szwanku, bo pewne rzeczy były wydłużone w czasie. Oczywiście, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, to tak, natomiast późniejsza, na przykład, no właśnie, ten rynek nieruchomości to jest jeden z takich czynników, który aż do 2016 roku miał swoje problemy. I gdybyśmy policzyli ten alternatywny wzrost gospodarczy, zwracając uwagę na to, że wzrost cen nieruchomości jest raczej dobry dla gospodarki, no to w tym czasie wzrost gospodarczy mógł być o te 2-3 punkty w każdym roku nawet większy. Dlatego też akurat tutaj rządy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce dobrze się wstrzeliły, bo wstrzeliły się w okres rosnących cen nieruchomości, to dodatkowo wzmacnia siłę gospodarki. Rozumienie tego jest kluczowe. A to nie jest tak, że ceny nieruchomości rosną dzięki akurat tej partii, tylko dlatego, że globalnie od 16 roku wszystkie rozwijające rynki mają bardzo silnie ze sobą skorelowany wzrost cen nieruchomości. Wszystkie. Jak widać, ten wzrost w indeksie jest istotny. Jakbyśmy go uwzględnili inflacyjnie, no to już on taki właśnie nie jest. Więc tu wracamy do tego, do czego mówiłem, pokazując tą opłacalność w tym raporcie, że ta opłacalność nieruchomości w Polsce, no, nie jest tak wysoka, jak wszyscy zakładają, i wszyscy zakładają, że będzie tylko drożej. No może tak być. Ale przypominam, że w ujęciu nawet nominalnym były okresy, kiedy nieruchomości spadały w ujęciu nominalnym. Czyli w ujęciu realnym by ten spadek był jeszcze większy i to, że ceny nieruchomości mogą iść płasko, to jest jakby standardowe i my tak naprawdę od 2009 roku nie mieliśmy naturalnego kryzysu i on się koniec końców musi pojawić. I to może doprowadzić do wypłaszczenia tych cen. Widzimy, że w ujęciu, czy uwzględniając tą inflację, to spadek jest bardzo istotny. Zarówno cen nieruchomości, i wzrost już nie jest tak bardzo, nie jest tak bardzo imponujący, bo to jest powrót praktycznie na stary szczyt. Ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie indeks, zależy od lokalizacji. To jest średnia wyciągnięta z jakiegoś tam okresu. Jak widać, jeszcze w tych danych przed informacji o tak zwanym tanim kredycie, to jednak dynamika była raczej spadająca, czyli naturalne siły rynkowe chciały skorygować cenę nieruchomości. I to zostało niestety zaprzepaszczone przez działania polityków. To zresztą było widać również po cenach najmu. One w wielu miejscach spadały. I to zostało, no, niestety zaprzepaszczone, no ale cóż, no, taka jest mądrość polityczna, taka jest mądrość rządzących. Część osób na tym skorzysta, część nie, więc tutaj, jeżeli macie Państwo taką możliwość, to oczywiście to nie jest porada finansowa, ale możecie skorzystać z tego taniego kredytu, jeżeli macie nieruchomość za dobre pieniądze, ciężko taką znaleźć. No i zachęcam do obserwowania tych cen. Tak jak powiedziałem, naturalnie bańka na rynku nieruchomości w świecie takim globalnym, globalizacji nie może się pojawić, ale przez działania rządu, w Chinach mamy takie przypadki. Przez te wydarzenia jednorazowe, jakiś napływ ludności, potem próba jakoś tego naprawienia, państwowe budownictwo, państwowe nakłady, państwowe tutaj jakby inwestycje infrastrukturalne, one doprowadzają do takiej nieefektywności. To jest oczywiście bardzo szkodliwe dla rynku. To było na tyle, taki krótki przegląd, zwrócenie uwagi na to, w jakim momencie się znajdujemy. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, do końca tego roku będą silne wzrosty,
w pierwszym, drugim kwartale 2024 roku również, później może jakieś wypłaszczenie ze względu na zmniejszającą się pulę w tak zwanym programie, właśnie ten tani kredyt. Zobaczymy też, jak będzie wyglądał budżet i zobaczymy, jak przebiegną wybory w tym roku, w listopadzie. W październiku, już nie pamiętam. Więc to by było na tyle. Zachęcam do obserwowania kanału, no i śledzenia innych materiałów na Twitterze czy na stronie finansowoedukacja.com.